atrakcję pod kopułą w planetarium, więc zapraszam Państwa, jak zwykle po wykładzie, gdybyście chcieli, kto z Państwa będzie chciał pójść pod kopułę zobaczyć, no tradycyjnie, jak tam gwiazdy, i posłuchać wykładu na temat gwiazdozbiorów, to może oczywiście też zobaczyć tam naszą nowinkę. Na razie więcej nie będę mówił. Opiekunką tej pracowni jest Pani Joasia Brząkała. Patrzę, gdzie jest Pani Joasia? Tutaj jestem. Gdzie jest Pani? O, Pani, Pani Joasiu, bo może Pani tu usiądzie, żeby notować. Bo Pani Joasia zawsze robi nam sprawozdania. Potem. Zapraszam zresztą Pani Joasia z opiekunką cyklu, który się nazywa Człowiek i Wszechświat. Państwo znacie Panią Joasię. I Pani Joasia jest opiekunką planetarium tam pod kopułą. No i poza tym oczywiście też atrakcje eksperymentarium i miejmy nadzieję, że będzie w miarę na tyle przejrzyste niebo, że będziemy mogli popatrzeć na gwiazdy. Proszę Państwa, serdecznie witam właśnie Państwa i bardzo, bardzo serdecznie witam naszego gościa. Proszę Państwa, świat jest mały, coraz mniejszy. Pan profesor Szydło przyleciał do nas, przyjechał właśnie, bo samochodem przyjechał. Co jest też niezwykłe. 44-letni. Prosto z Londynu. Pan profesor Szydło jest postacią niezwykłą. Ja nie będę zabierał dużo czasu. Każdy z Państwa, kto przyszedł, to pewnie zapoznał się z krótkim biogramem, który na naszej stronie jest. W internecie można też zobaczyć. W każdym bądź razie jest Pan chemikiem i wszystkim popularyzatorem chemii, niezwykłym popularyzatorem, co można zobaczyć na tych filmach, które są właśnie na YouTubie, w internecie, ale będziecie Państwo może nie tyle dzisiaj mogli to zobaczyć, bo dzisiaj będzie miało nasze spotkanie bardziej formę wykładu, opowieści, będziecie zadawać pytania Panu Profesorowi, ale ponieważ tu u nas nie ma warunków, my nie mamy takiego laboratorium, to jutro będzie taka dogrywka. To znaczy, może to tak trochę zabrzmi, no, z naszej strony zarozumialsko, ale no, jutro będzie pokaz na Politechnice, dzisiaj będzie jak gdyby takie główne wydarzenie, wprowadzenie, główne spotkanie, a jutro będzie ilustracja i pokaz tych wszystkich eksperymentów na Politechnice, także zapraszam też, jeżeli ktoś chce zobaczyć niezwykłe eksperymenty, wybuchy, to co tam Pan Profesor pokazuje. Natomiast dzisiaj powiem tyle. Pan profesor wychował się w Londynie, mówi świetnie po polsku, o czym się Państwo za chwilę przekonacie, co też jest niezwykłe. Niektórzy właśnie pytali, czy będzie tłumaczenie, nie ma takiej potrzeby. Był harcerzem, harcmistrzem, ma też bogate, jeśli chodzi o to tutaj wspomnienia i możecie Państwo o to też pytać. Znał osobiście Aleksandra Kamińskiego, no i wiele, wiele ciekawych spotkań. Jest synem no, polskich emigrantów powojennych. Pan Kazimierz Szydło, tutaj jest dzienniczek pana Kazimierza wojenny. To już tutaj, jeżeli będzie czas i będzie no, taka wola i będzie pan profesor chciał odpowiedzieć na Państwa pytania, to możecie zapytać. W każdym razie ja ten dziennik przeczytałem. Jest niezwykły. Pan Kazimierz Szydło, który żyje, tak? Kawalerem Virtuti Militari. Tak. Poza tym najwyższych odznaczeń brytyjskich, o czym pan profesor tu nam też opowie. Natomiast dzisiaj, wracając do tego głównego tematu i tego, dlaczego my się tutaj spotykamy na tych naszych spotkaniach, i co tutaj chcemy zrobić. Ci z Państwa, którzy przychodzą, to wiedzą, że to jest miejsce, gdzie się popularyzuje wiedzę, naukę. Zastanawiamy się nad tym, czym jest nauka, czym ona się różni od innych rodzajów wiedzy, od tym, od tego, czy co uważamy, że to nie jest nauką. I dzisiaj też się nad tym zastanowimy, ponieważ pan profesor Szydło jest znawcą no, tego, co zaprezentował. Dorobku, właśnie tu brakuje mi słów, bo to nie naukowego, tylko takiego przednaukowego, alchemicznego, polskiego alchemika, który żył na przełomie XVI i XVII wieku, Michała Sędziwoja, to opowie nam właśnie o tym, tu jest książka,
Od razu zapowiem, że to są ostatnie egzemplarze. Gdyby ktoś z Państwa chciał ją kupić, to kosztuje 25 zł. Taniej niż tutaj jest cena detaliczna, ona jest z lat 90., więc biorąc pod uwagę inflację, to ona dzisiaj była co najmniej 2-3 razy droższa. Także jakby ktoś z Państwa był zainteresowany, to jest monografia poświęcona Michałowi Sędziwojowi. Bo niektórzy odmieniają sędzi wujowi, zauważyłem, że pan profesor, ale to chyba tak trochę staropolska. Teraz chyba częściej się sędzi wojowi. Porównamy go z innym ulubieńcem pana profesora, innym Michałem. Jeżeli tu są Michałowie, to dzisiaj Michałowie, dzisiaj dzień Michała będzie też nie inny. Ja już jednego Michała tu widzę, co najmniej. Michałowi Faradayowi. Zastanowimy się, czym się różni nauka od nienauki, właśnie na przykładzie tych dwóch, no nie uczonych, bo jak mędrców, nie wiem, badaczy, poszukiwaczy, tym bardziej, że pan profesor jest związany także osobiście i także z miejscem, w którym kiedyś uczył, wykładał, no, sławny Michał Faraday, jeden z największych fizyków w historii ludzkości. Nawet Einstein mówił, że dwóch największych fizyków, których on uważał za największych w historii, to był Newton i Faraday. Faraday był postacią niezwykłą. Ale ja już kończę, bo chciałbym, żeby jak najwięcej pan profesor, zapraszam, proszę bardzo, krótki wstęp, a potem ja rozumiem, że pan profesor wolałby, żeby zadawać pytania. Tak, ja bardzo mnie poproszono. Zapraszam państwa. Mnie poproszono, żeby najpierw ktoś o sobie powiedział, skąd ja się wziąłem, skąd taki Szymon w Londynie, prawda, się urodził. Jak to doszło do tego, że dzisiaj ja na przykład w Anglii jeżdżę po szkołach z tymi właśnie popularno-naukowymi wykładami. Skąd to się wzięło, dlaczego ja się tym zająłem, skąd się wziął sędziwój, dlaczego Faraday i tak dalej. Więc ja się urodziłem w Londynie w 1949 roku, dokładnie 16 października, czyli 66 lat i jeden tydzień dokładnie mam, tak jak dzisiaj tutaj jesteśmy. No, ja się urodziłem i się wychowałem w bardzo takich nietypowych okolicznościach, ponieważ ja się wychowałem w diasporze, dlatego że w domu, u nas w domu, gdzie myśmy mieszkali, byli bardzo małe mieszkanko. Moi rodzice byli emigrantami politycznymi. Moja mama w Wilnie żyła przed wojną, urodziła się w Sobolewie pod Warszawą, a żyła w Wilnie przed wojną, przez całe swoje młodzieńcze lata tam spędziła. I ona została wywieziona na Syberię i tam, tak jak wiele innych dzieci, prawda, całych rodzin, miała bardzo trudne i ciężkie przejścia podczas wojny i potem skończyła w Indiach skończyła, w Karachi. Była tam w konwencie, prawda, i tam dzieci różne były z polskich rodzin. Jej mama umarła w Samarkandzie i, no i to jest inna historia, ale a mój ojciec z kolei jako żołnierz, prawda, u Andersa walczył na frontach i prawda, w północnej Afryce, w Tobruku, El Alamein, potem Monte Cassino i tak dalej. No i w dzieciństwie, i oni oczywiście musieli być polskimi patriotami, ze względu na to, że tak jak wojna się zakończyła, tak jak to, co oni przeżyli, to oni byli polskimi patriotami, którzy się nolens volens znaleźli na terenie Wielkiej Brytanii. Anglicy, można powiedzieć, że podczas, na pewno wiecie o tym, że jak było zakończenie II wojny światowej, był ten przemarsz VE Day, jak to nazywali, na zakończenie wojny, to jedyny kraj, jaki nie był zaproszony do wzięcia udziału, to były reprezentanci właśnie Polski właśnie. To polscy żołnierze, ci, którzy tam, tych kilkaset tysięcy się znalazło na terenach brytyjskich, to oni nie brali udziału, nie byli zaproszeni z powodów politycznych i tak dalej. Więc ja się wychowywałem w Londynie i mieszkaliśmy w trzypiętrowym, to był na trzech kondygnacjach dom w Shepherd's Bush, dzielnicy w zachodniej Londynie i myśmy tam mieli tylko jeden pokoik, gdzie była sypialnia, to rodzice tam, ja spałem i siostra, bo ja mam siostrę, która jest 3 lata młodsza, a potem 10 lat później jest jeszcze brat się urodził, który jest 10 lat młodszy ode mnie. Mam dwoje rodzeństwa, brata i siostrę. No i myśmy tam w tym jednym pokoju, kuchenka stała na korytarzu, prawda, i był jeszcze jeden pokój, gdzie myśmy mieli jadalnię i tam też był kanarek Kubuś, prawda, i myśmy mieli kanarka w domu i on latał po tym pokoju. Raz pamiętam, że jadłem śniadanie, usiadł na głowie i zrobił mi kubkę na włosach, prawda, i to było dla mnie bardzo nieprzyjemne, prawda, że kanarek Kubuś był taki niegrzeczny, no ale mieliśmy tego kanarka i było wesoło. I tak naprawdę myśmy na przykład nie mieliśmy lodówki, nie mieliśmy
telefonu, nie było telewizji, samochodu nie było, po prostu tak ja tego, ale dla nas dzieci to nie było żadnego problemu. Mieliśmy dwóch rodziców, mieliśmy zdrową atmosferę w domu, a właścicielem domu to był przyjaciel mojego ojca z wojska, pan Leopold Chmiela. To dla mnie to był wujek Poldek, prawda? Jego żona, ciocia Krysia była i potem w 56 roku przyjechała jeszcze siostra wujka Poldka, która się nazywała pani Jasia, to dla mnie była ciocia Jasia i jeszcze na tym pierwszym piętrze mieszkał pan Stanisław Rogucki, który był policjantem w Polsce przed wojną i on był bardzo spokojny. I on zawsze chodził i odkurzał schody. Ja pamiętam, co piątek pan Stanisław przychodził do pokoju i wszystko odkurzał i potem schodził na dół z powrotem. I był bardzo małomówny. No i to myśmy tak żyli w tym właśnie, w tym polskim domu, a wokół nas, prawda, ulice, no to Szepec-Buś, dzielnica Szepec-Buś. I ja żyłem właśnie w takim polskim domu, to ja byłem Zbysio Szydło, Zbysio, prawda, kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój orzeł biały? Tak jest. Ja byłem Polakiem z krwi i z kości i chodziłem do polskiej szkoły i byłem dobrym Polakiem. Ale jak wychodziłem za drzwi, zamykały się drzwi od domu, szedłem do szkoły, to ja natychmiast spotykałem kolegów z ulicy, koleżanki z ulicy, prawda? Ja zupełnie się wtedy zamieniałem na kogoś innego. Ja wtedy byłem Andrew Szydlał. Andrew Szydlał, ja wtedy szedłem do szkoły, ja się wstydziłem rodziców, szkoły rodzice zwłaszcza mnie chcieli robili, nie dlatego, że oni mówili takim mocnym akcentem, a ja się nie chciałem odróżniać od tych dzieci angielskich, czyli ja zawsze tylko nie tak, że ja sobie sam dam radę i wszystko było w porządku. No i chodziłem do tej szkoły i tam, prawda, bawiliśmy się w piłkę nożną, ja mieszkałem, ta szkoła się znajdowała obok meczu tego raczej stadionu, Queen's Park Rangers, taka drużyna. Ja się tam nauczyłem. Jakie drużynie pan kibicuje? Ja właśnie już nie, ja kibicuję i tylko, ja byłem kibicem, ale ja tylko kibicuję Queen's Park Rangers, tak oni wygrywają. Ja już dzisiaj tylko, jak wygrywają, to się przyznaję, a jak nie, to nie mówię nic na pomocą, prawda. No, tak, ja jestem takim kibicem, po angielsku to się mówi fair weather supporter. Tylko jak jest dobre wiatry wieją, to wtedy popieram, a jak nie, to ja nie popieram i koniec. W każdym razie, mówiłem najpierw po polsku w domu, ale jak zacząłem do tej szkoły chodzić, to się musiałem na angielsku. Po angielsku się nauczyłem bardzo szybko, a ponieważ to była dzielnica takiej klasy robotniczej, to ja się nauczyłem mówić cockneyem takim. So I used to talk like simple English, all right, Robert, help me, let's go down, and I have a game of football, I have a kick around the air, and you put a bit of the rough and tumble and all that kind of stuff. Nie, no ja tak po prostu się tak nauczyłem i to był mój język codzienny właśnie i myśmy się tego. Także ja nawet... Panie Benjamin, czy pan zrozumiał? Ja w każdym razie, ja w tej szkole tam, ja tam byłem normalnym uczniem i się, nawet się wstydziłem polskości. A po co? Ja byłem Andrew Szydlał, chciałem być tak jak każdy inny. Tam nie było żadnych. Aha, była Basia Siemczyk. To jeszcze była jedna dziewczyna, która była z polskiego domu też, gdzie była bardzo ciekawa, bo ona mieszkała na Loftus Road, to były dwie ulicy dalej i jej mama trzymała, to było w Londynie, w mieście, kury mieli w ogrodzie, prawda? To było bardzo rzadkie, żeby w ogrodzie ktoś miał kury, no ale w Polsce to jest normalne, każdy gdzie mieszka na wsi, to ma kury, no to dlaczego nie mieć kury w Londynie, prawda? No w każdym razie Basia Siemczyk chodziła ja tam byłem zupełnie zasymilowany. Byłem jednym z tych Anglików, prawda? Ale co ja wiem, co ja pamiętam z tamtych czasów, ja naprawdę dosyć lubiałem się uczyć. Muszę przyznać, że lekcje mnie ciekawiły. Ja byłem, wydaje mi się, dosyć dobrym uczniem w tej szkole. No i tak właśnie pomiędzy tą Anglią a Polską. Jak byłem na ulicy, to tego, w momencie jak się drzwi zamknęły, to ja nagle byłem Zbysio Szydło. A dlaczego rodzice zrobili ze mnie Andrew? Dlatego, że ja chodziłem, się bawiłem tam wśród tych dzieci angielskich, no to trudno, żeby dzieci mówiły Zbyszek albo Zbysio, bo te współgłosy, nie ma takiego dźwięku w ogóle w języku angielskim. Także oni to mówili, nie szali. Oni z tego robili Byszek, a potem robili Steven. No jak mnie dali Byszek, to Steven, a potem Byszek, czyli biskupa ze mnie zrobili, prawda? Także to wszystko zupełnie się pomieszało. Pomieszało to rodzicom i dajcie spokój z tym, zrób z niego i oni oficjalnie mnie przerobili na Andrew, czyli ja byłem Zbigniew Andrzej Szydło, ochrzczony jako tato. No to dobrze, to zostałem tym bardzo niechętnie, ale byłem już tym Andrew. No i w tego, tam się wszystko było dobrze, ja w tych dwóch światach żyłem, no i któregoś dnia, i chodziłem do polskiej szkoły. Do polskiej szkoły chodziłem w sobotę rano, bardzo niechętnie, dlatego że wszyscy inni moi koledzy i koleżanki z ulicy wtedy to grali w piłkę nożną, przychodzili, coś tam robili, różne gry były takie, kops
Sir Robert Chaney, Kingi, Flixies, tak jakbyśmy tak inkarkali, czyli kto najdalej karty, prawda, potrafi strzelić kulki takie, marbles i tak dalej. Także cała masa fajnych gier na ulicy po prostu. Ja się byłam na ulicach Londynu właśnie. I to były bardzo beztroskie czasy. Jak się patrzę wstecz na to, ja miałam piękne dzieciństwo właśnie, bo ja nie miałam problemu. Nikt nie mał z tym, czy ktoś przyjdzie i mnie zaczepi, czy zamorduje, czy coś, bo to były takie czasy tuż po wojnie jeszcze. Myśmy się bawili w gruzach powojennych w Londynie. Także to były wspaniałe czasy. No i ja w tej właśnie w tej diasporze tej żyłem, prawda? I jak gdyby czułem się tak, nie wiedziałem, czy w końcu czy jestem tym Polakiem czy Anglikiem. Nie, ja tak nie bardzo nie byłem, ani okazji nie było się, ani zastanowić na tym dokładnie, kim jestem, ani nie było możliwości. Ale któregoś dnia w 1959 roku był mecz lekkoatletyki Polska-Anglia. Polska-Anglia, mecz lekkoatletyki to był na stadionie White City, bardzo blisko właśnie na tam, gdzie myśmy mieszkali. No to wujek Poldzio i mój tato, prawda, i ciocia Jasia nie, ale pan Stanisław, poszliśmy na mecz. No i wujek Poldzio i Zbysiu, na kogo ty kibicujesz? Ja mówię, ja ładnie, przecież ja tutaj jeszcze jestem Anglikiem tego. No to dobrze, to ty będziesz Anglikiem, prawda? No to ja mówię, dobrze, no poszliśmy na ten stadion, prawda? A ja jak nagle zobaczyłem orły na tego, orły czerwono tego, czerwone kolory polskie tego, ja tak, to ja jestem Polakiem, wujku, nie da, chyba Wilhelm, Zdzisław Krzyszkowiak, Kazimierz Zimny, Janusz Sidło, Edmund Piątkowski, Józef Schmidt, o nie, to ja jestem jednym z nich, zanim się miał, ja już byłem Polakiem, to było tego, no, Polacy wygrali, ale to swoją drogą, ja jestem się, ale to był taki pierwszy moment, taki kiedy ja się, podczas którego ja się musiałem zastanowić, kim ja jestem i muszę przyznać, że tak zupełnie to było bez, to było po prostu we mnie to siedziało, ja nie mogłem być racjonalnie, ja po prostu, moja dusza mówiła, ty jesteś Polakiem. No a potem był taki inny moment, był też, który dla mnie wywarł wielkie wrażenie i to był jak zespół Mazowsze. Przyjechało po raz pierwszy do Anglii, to chyba był 57-58 rok, też nie pamiętam dokładnie, to na pewno gdzieś istnieje tego. I pamiętam, że rodzice mnie zaprowadzili na występ do Royal Albert Hall, to było fantastycznej sali w ogóle. Tam 5000 osób, to jest jedna z najpiękniejszych sal koncertowych na świecie, wybudowana jeszcze za czasów wiktoriańskich, to jest aula kolosalna na 5000 osób i tam występował zespół Mazowsze. Więc jak to też zobaczyłem, no to byłem ja w końcu, to ja te wszystkie te piękne melodie, prawda? Ja la 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 lam palanki, ta la la li, ty piękny chór w ogóle, nie, to ja byłem. I w nocy mi się śniło, bo w nocy, no po tych występach, właśnie po tym występie Mazowsza, śniłem się, że ja też tam, ja tam na scenie występuję, ja sobie wyobrażałem, że po naszej w Londynie jechała taka scena ruchoma i ja tam z nimi właśnie występowałem w ogóle w stroju narodowym, prawda, i byłem znowu tym Polakiem. Ale to nie był rozsądek, ja się nie kierowałem umysłem czy tym, po prostu to byłem ja. Ja musiałem być tym Polakiem. A jeszcze jedna rzecz, która bardzo właśnie w tamtych czasach, bo ja też tak miałem mniej więcej 9, 10, 11 lat, która bardzo pozytywnie wpłynęła na moje samopoczucie jako Polak, to było harcerstwo. Ja zacząłem chodzić na zbiórki, a na zbiórki Zuchów chodziłem, prawda, i Duch Śledziecki, Wacław Śledziecki, który był właśnie drużynowym tam, znaczy prowadził Zuchy w ogóle w Anglii przez 20-30 lat po wojnie, to on prowadził kolonie zuchowe. Ja pojechałem na kolonię zuchową w Czekendon w 1960 roku i tam właśnie myśmy robili sprawność, myśmy tam bitwę pod Grunwaldem robili, krzyżacy, wszystko, całe różne niesamowite rzeczy się działy. I właśnie to było, to ja wtedy jako Zuch właśnie się też bardzo się przywiązałem do organizacji właśnie harcerstwa. Przez to, że bardzo po prostu lubiałem się bawić, lubiłem to, co robili, prawda? Piłka do dołu, różne takie gry. Druk Marian Ściciński był też naszym drużynowym, prowadził te zbiórki Zuchów po zakończeniu polskiej szkoły w Sobotę. No i tak miałem te takie piękne dzieciństwo tak do 11 lat. Ale co jedna rzecz, która była, jak powiedziałem, w ogóle w szkole mi się podobała nauka w ogóle. Lubiałem się uczyć. A i dużym wpływem właśnie na mnie to był mój ojciec, bo ojciec, który był dosyć taki surowy i z dystansem, ale jak już było coś o nauce, to on nagle taki zmienił. Bo więc myślę, ojciec ci pokaże właśnie tego. A wie, tato, wiesz co, dzisiaj myśmy w szkole robili mnożenie, tabliczka mnożenia.
nie, ale takie potem takie skomplikowane numery, na przykład 253 razy 1278. Tato, wiesz co, to jest ciekawe, a mógłbyś mi pokazać jeszcze jakieś większe? On mówi, oczywiście, że tak. On usiadł przy tego i mi pokazał, jak się robi, po angielsku to się nazywa long multiplication, te takie multiplikacje, gdzie się całe rzędy robi tych cyfer tego. I on mi nauczył robić to, prawda? A mi się tak spodobało, że ja całe skartki papieru wypełniałem potem cyframi, bo po prostu lubiałem to robić. Ale o co chodzi? Że ojciec mi to wszystko tego. A poza tym, myśmy nie mieli pieniędzy, myśmy po prostu żyli tak tego, to, ale rodzice widzieli, że muzeum to jest wspaniałym, raczej Londyn to jest wspaniałym ośrodkiem kultury i są muzea. No i co niedzielę prawie bardzo często jeździli do muzeum. Zbysiu, gdzie byś chciał? O, tato, do Science Museum. No to my ona ciągnął za rękę i chodziliśmy. I tam były różne stare parowozy, różne maszyny. Naciskaliśmy guziki tego. Ja tego nie rozumiałem, ale pamiętam, że już wtedy były początki od ojca, właśnie od mnie, we mnie wszczepiał, prawda, to zamiłowanie do nauki, ciekawiłem się światem w ogóle. A poza tym, co jeszcze było, Anglicy mają taką tradycję, bardzo niekatolicką zresztą, to jest 5 listopada w każdym roku Guy Fawkes Night, prawda? I oni tego 5, tego spalili, tego Guy Fawkesa, prawda, który był katolik i próbował wysadzić parlament w powietrze w 1605 roku. I oni od tego czasu tradycyjnie każdego 5 listopada oni puszczają fajerwerki. A ja już od bardzo małego dzieciństwa zdradzałem wielkie zaciekawienie ogniem. Ja pamiętam, byłem w muzeum, London Museum, też jak miałem 8 lat i tam był taki, taki eksponat całego palącego się Londynu w 1666 roku, bo Londyn cały spłonął wtedy. I to na mnie wywarło kolosalne wrażenie. Ja się panicznie bałem, że Londyn znowu spłonie, prawda? Ja pamiętam raz, jak się z komina, bo to u nas były takie chimney fires, że na przykład z komina sadza się zapalała w środku i cała masa iskier leciała w górę i płomienie i tego. Ja raz widziałem tak, jakby tak, zacząłem płakać, bo myślałem, że się Londyn spali, bo widziałem te iskry z tego komina. Ale oni mnie uspokajali, a ja się panicznie bałem, ale równocześnie się fascynowałem. Ja nie miałem pieniędzy na fajerwerki, to popatrzyłem, jak inni puszczali, a potem nawet jak już czasami tato raz kupił mi. On powiedział, chociaż to jest wyrzucanie pieniędzy, to jest spalenie pieniędzy. Po co ja mam, ciężko pracuję, żeby coś zarobić, a ty chcesz palić te pieniądze. No, ale czasami, także on był bardzo przeciwny temu, żebym ja kupował, to jest wyrzucanie pieniędzy, bo ja, a myśmy naprawdę nie mieli tych pieniędzy. Więc on czasami przynosił do domu fajerwerki, prawda, tak dwie albo trzy, no to wtedy ja tego, a potem zacząłem sobie mówić, to ja takie rakiety są, to ja może teraz do tej rakiety przywiążę pająka na przykład i wystrzelę go w kosmos. Ja takie różne śmieszne rzeczy jako dzieci, prawda, jako dzieciak robię, albo obcinałem ten patyk, żeby ta rakieta tak oleciała i że ty nie wyda, bo tam to były takie czasy właśnie. No i wtedy to były właśnie początki mojego zainteresowania chemią, bo rodzice mi kupili taki zestaw chemiczny, młody chemik, jak miałem 8 lat, no i ja wtedy już zacząłem takie początki. Ale wiecie co, ja się w szkole dobrze uczyłem, ale ja nie byłem bardzo taki, nie byłem najgrzeczniejszym uczniem wcale. Dlatego, że ja miałem taki incydent w szkole, ja miałem już 11 lat i było w naszej klasie było 44 osoby, bo to jest tak, jak tutaj policzyłem, są 44 osoby, prawda? No i dzieci siedziały i mieliśmy bardzo nudną nauczycielkę z Australii i ona uczyła nas geografii. Ja się strasznie nudziłem. No i ja siedziałem gdzieś tam, tutaj może tak na jednym rogu i się tak nudziłem, że ja napisałem na jednej kartce, jakąś kartkę papieru i napisałem takie dosyć brzydkie słowo w języku angielskim, no z nudów po prostu. Ja to złożyłem, tą kartkę papieru na 4 i zaadresowałem ją do mojego najlepszego kolegi w tej klasie, który się nazywał Robert Cope i podałem, podajcie dalej, no i to, a on z drugiej strony się. No i ta kartka poszła do niego, Robert Cope zobaczył, co pisze na tej kartce i powiedział, o, to jak on zobaczył,
napisał następne słowo bardzo brzydkie, prawda? No i on zarysował do mnie, prawda? Szydol. No to Szydol. I potem ja następne. I wiecie, już paręnaście razy ta karta przeszła i tego, bo to był sieć komunikacyjna była, prawda? A na środku sieci komunikacyjnej siedział najgrubszy. No bardzo, o prawie 20, dosyć dużo było. I co się stało? Najgrubszy uczeń w klasie, który się nazywał Philip McKernan, zdecydował, że on chce zobaczyć, co oni takiego piszą, nie? Podczas lekcji. Jak Philip McKernan otworzył tą listę, to on się cały czerwony zrobił, cały się zaczął, pani nauczycielko, nie, pani zobaczy, co ja tu mam. Więc on to, ona mówi, a co ty takiego masz tam, McKernan? A on mówi, niech pani zobaczy, Philip McKernan to mówi, a pani nauczycielka, oczy tego, cały włosy stanęły, dęba, prawda? Cała się zaczęła rumienić, powiedziała, oj mój Boże, co za nieokropne rzeczy. Szybko i kup, chodźcie ze mną. A ja myślę, okej, okay, no co to tego? Ja mówię, co za idiota ten McKernan? Ja mu potem kopniaka dam za to, że tego, ale na razie musimy iść tego. Ona nie wiedziała, co z tym pantem zrobić i zaniosła tą kartkę do dyrektora szkoły. A kierownikiem szkoły to był Walijczyk stary, pan John Humphrey Evans, prawda? Który zawsze wszystkim tłumaczył, abyśmy byli ze szkoły, z klasy robotniczej, prawda, że jego synowie chodzą do Cambridge i każdy z was musi iść do Cambridge. Takie, no to tak, że ja to pamiętam z dzieciństwa, bo potem to było dla mnie ciekawe, że on tak mówi. No ale i co, on miał ambicje dla wszystkich swoich uczniów, oczywiście. Tak, poszliśmy do gabinetu pana tego, na pierwszym piętrze to było. Zaprowadzili nas do tego gabinetu pana John Humphrey Evans, zapukała na drzwi, prawda, i ona coś tam weszła, zaniosła mu tą kartkę, ale on był zajęty, czyli on nie mógł się z nami, prawda, spotkać, także myśmy musieli stać przed drzwiami. Ale myśmy się strasznie nudzili, to było na pierwszym piętrze, to tak ostaliśmy, tutaj może, tutaj były te drzwi, prawda, tutaj, a tutaj był spadek, bo tam, tutaj było pierwsze piętro i tu była taka poręcz była i tam na dole była szatnia. No to myśmy sobie zrobili konkurs, kto najdalej splunie, bo to było dobrze tak z góry, prawda, i pluliśmy, prawda, i kto dalej. Ale potem bardzo żenujący moment był, bo okazało się, że tam stała nauczycielka i myśmy po prostu na jej włosy splunęli. Tak, nagle z powrotem się oddaliliśmy, prawda, i staliśmy tutaj i udawaliśmy, że nic o niczym nie wiemy. No, wtedy w pewnym momencie ten headmaster, pan Humphrey Evans, John Humphrey Evans, otworzył drzwi, mówi, chodźcie tutaj. No i wtedy myśmy weszli, prawda, a on był słynny z tego, że on dosyć ostro, prawda, dosyć surowy był. Także myśmy sobie, co to takie, panie surowy, w końcu to jest jakieś przestępstwo, nie? No i on zaczął nam tego tłumaczyć, że to jest bardzo poważne przestępstwo, wy absolutnie takich rzeczy, to na mojej szkole takich rzeczy nie będzie. Tego i zaczął tego pouczać i powiedział, ja dla was teraz wystosuję wam odpowiednią karę za takie przestępstwo. I tego, no to ja myślę, no dobrze, okej, już troszkę się zacząłem bać, prawda? I on wtedy otworzył, prawda, szafę i w szafie patrzy się, a tu cały zestaw trzcin, prawda? Trzciny takie cienkie i on zaczął, ja sobie, czy to jest chyba niewiarygodne, czy to jest możliwe, ale to było możliwe i to było prawdziwe, realne. I on zaczął sobie, no to ja sobie powiedziałem, no to najwyżej dostanę raz tą trzciną po pupi i będzie koniec sprawy. Nie? No to ja już się troszkę tak szykowałem, że tego sobie pomyślę, no co, tak raz i będzie już, i będzie koniec. Ale tak nie było wcale. Pan Evans, prawda, wyciągał te trzciny, zaczął je sobie tak wyginać, prawda, tego i przymierzać się i potem tak orobić i tego. I mówi, szybko, stań przede mną. Ja mówię, no to dobrze, tego i stał. Ja się spodziewałem, że on powiedział ben uwa, co znaczy, że tego zejdzie się i popłynie. A on nie mówi, on mnie pociągał. Wystaw rękę. Ja mówię, no to świetnie, to jest bardzo, to będzie jeszcze łatwiej, no bo tylko raz dostanę tego i wszystko będzie okej, okay, no tego. Ja wystawiam tak rękę, a on się tak zaczyna przymierzać, tak o, i tak, i dalej, i tego. I sobie myślę, dajcie spokój, czy to jest możliwe, ale nic, w każdym razie, ten pan taki, i on strzał się, wuf, tego, a ja, tego. Ja myślałem, że to już być koniec. Nie, to nie był koniec, to był początek dopiero. Ja dostałem cztery razy po tej ręce, cztery razy po tej ręce. I jak ja dostałem te cztery razy, to krew z obojga rąk, ciekła krew, prawda? A wiecie, co się stało? Krupi, który to był mój kolega, który, jak on to zobaczył, to on dostał ataku histerii. On w ogóle nie mógł się skontrolować, on krzyczał, wrzeszczał. A co się stało wtedy? Zupełnie tego, a ten Evans jemu kazał wtedy wystawić. Ale on do niego i Krupi zaczął uciekać. Wtedy była zupełnie surrealna scena, że Evans jego gonił, stół na środku, a Krupi uciekał od niego. I on tak tego
gonił go przez 5 minut, w końcu go złapał i mówił: Tołpi, masz tutaj rękę wystawić? I on tą rękę i raz dostał i na tym się skończyło, to raz dostał. A ja byłem, tak, jak byłem wychowany w taki sposób, dyscyplina, dyscyplina, kara, kara i ty będziesz tak. No, on w końcu powiedział, potem karę powiedział teraz, a teraz, i to był dla mnie największy cios, powiedział, a teraz macie przyprowadzić wasze matki po południu, dlatego że ja muszę to wpisać w szkolny rejestr, że to się taka kara odbyła, dlatego że my tutaj wszystko musimy mieć sprawne. I macie to przyprowadzić matki po południu, żeby miało kto wszystko sformalizować, że taka kara się odbyła. No, to dla mnie to był najgorszy cios, bo jak się moja mama dowie, to ona mi jeszcze 10 razy doleje, bo ja miałem takich rodziców, jak ty wredny, ja nie będę mówił, co robię, no, ale tego to ona by mi jeszcze dała. Więc, ale pierwsza dobra rzecz była, bo jak myśmy wyszli z tej kary okropnej, to jak się dziewczyny w klasie popatrzyły na moje ręce, to mi było bardzo smutno i pojechały i poszły mi wszystkie cukierki kupiły. Także ja na tym dobrze wyszedłem wtedy, ja dostałem cukierki, prawda, i ja byłem za alkoholem. Nic nie dostałem. Oni szedli. Tak, poszedłem do domu i byłem tak przerażony, jak zadzwoniłem do domu, że od razu zacząłem płakać. Mama powiedziała: w pokoju, co będzie? No i powiedziała mi, że dostałem tą trzciną i że ona musi przyjść. Ona już się nade mną zlitowała. Powiedziała: okej, ja pójdę z Byśu, choć wszystko będzie tego. Poszła do tego. On wziął tą moją mamę tego i powiedział, co się stało. Ona powiedziała: tak, i ten wózek był bardzo, bardzo, bardzo w porządku w stosunku do mnie. A on powiedział: Szydło, tyś przyjął karę, tak jak to się należyło, ty już tobie należało. Ja tobie podaję rękę przyjaźni, bo my się rozumiemy, tyś miał nauczkę i ja wiem, że ty już tego nigdy nie powtórzysz. I że tak jak po przyjacielsku skończyliśmy, to było niesamowite zupełnie. Czyli wszystko tego honorowo, był bardzo honorowy, kara była honorowa, wszystko. I faktycznie przez następne 3 lata ja nigdy żadnego niegrzecznego słowa nie powiedziałem, także to miało swój efekt. W każdym razie, co było najciekawsze, że ja z tej szkoły wyszedłem z najlepszym wynikiem potem. Okazało się, że ja miałem te takie egzaminy przejściowe i od naszej szkoły, od tej szkoły, w której ja się uczyłem, można było przejść do, albo tak jak wszyscy, którzy nie zdali tego 11 plus, to szli do lokalnej szkoły, potem jeżeli zdałeś dobrze, jeżeli zdałeś 11 plus, to mogłeś pójść do Barcelona Grammar. Jeżeli zdałeś bardzo dobrze, to poszedłeś do jeszcze lepszej szkoły, St. Clement Danes. A jeżeli zdałeś super ekstra dobrze, tak raz tak, to wtedy dostawałeś się, no może się starać do Latimer Upper, która była wtedy w czołówce w ogóle wielkobrytyjskich szkół. No, nie będę opowiadał, ale dostałem się do tej czołówki, Latimer Upper. Zupełnie coś nieprawdopodobnego u nas w domu, także ojciec, rodzice się bardzo cieszyli, wujek Odzio, ciocia Jasia, no Zbysiu, ty teraz będziesz dobrym uczniem. No i tak się stało, ja zacząłem do tej szkoły chodzić, prawda, i tam wszystko szło dobrze, prawda, i uczyłem się i starałem się i mógłbym tysiące opowiadań, ale wszystko było w porządku, ale znowu właśnie ojciec mi pomagał i to było tak, że najpierw trochę z łaciny mi pomagał, bo on się nauczył włoskiego podczas II wojny światowej, także trochę z łaciny, ale był taki moment, w którym on zagrał bardzo kluczową rolę. W tej szkole, a propos, w tej lakce na Apple School, tam już było trochę Polaków. W mojej klasie był Ryszard Frąckowia, Krzysztof Galas i ja, Zbigniew Szydło. W innej klasie był Janusz Urbanowicz i Andrzej Kuszel. To było 5 nas na 100 uczniów, to było 5 Polaków właśnie. No i w każdym razie... 5%. Tak, to zawsze coś było, oczywiście. To była bardzo dobra szkoła była, tak? No, także myśmy się tego cieszyli, prawda, i myśmy się pilnie uczyli, ale ojciec zagrał za decydującą rolę, dlatego że jak ja miałem już 14-15 lat, ja się potem znalazłem jeszcze w tych najlepszych grupach, do prawie przystałem, ale nie do matematyki, byłem w drugiej grupie do matematyki. A do małej matury, żeby zdawać małą maturę, to w pierwszej grupie jak byłeś, to tylko ci w tej najlepszej grupie, to mogli zdawać małą maturę taką normalną, ale też poszerzoną. To była ta poszerzona, gdzie już trzeba było znać całkowanie, różniczkowanie i to się wtedy miało 14 lat się robiło, czy 15 lat się miało się robiło tą maturę. Także ja do tej grupy nie tego, ale ja byłem bardzo ambitny. Ja powiedziałem: tato, czy ty byś mi pomógł zrobić to? Jak sam życzę, a tato teraz powiem: Zbysiu, ty jesteś w drugiej grupie, ale jak chcesz, to ja ci pomogę i my zrobimy ten trudniejszy też.
Ja to tak uzupełnię, że tata jest inżynierem. Tak, inżynier. Tak, mój ojciec skończył Polish University College jako inżynier, także on miał wykształcenie na bardzo wysokim poziomie, a mógłbym też osobny wykład o nim zrobić, ale to nie będę teraz robił, dlatego że ojciec powiedział, słuchaj, ja tobie pomogę zrobić tą maturę. No ja poszedłem do szkoły, w szkole powiedzieli, dobrze, my ci absolutnie, jeżeli ty masz, twój tato ci pomoże, to ty rób to. I mój ojciec poszedł i kupił książkę Teach Yourself Calculus, tego i od pierwszych podstaw o mnie przez rok uczył, prawda? Od czasu do czasu. No i dzięki ojcu ja, prawda, zdałem i z bardzo dobrym wynikiem zdałem ten dodatkowy egzamin jako jedyny w tej drugiej grupie, prawda? Także on się znowu się przyczyniał do mojego rozwoju. A potem jak już miałem 16, 17, 18 lat, to wtedy już zupełnie inne rzeczy zaczęły wtedy wchodzić do tego. Ja zacząłem wtedy coraz to bardziej spędzać czas w polskim środowisku. Zacząłem prowadzić gromadę zuchów, jak miałem 17 lat, druh śledziecki, który był naszym tego, powiedział, Zbyszek, ty się nadajesz bardzo dobrze do zuchów, prawda? A ja i wtedy ja w drużynie też byłem i zastępowym, i przybocznym, i na obozy zacząłem mieć, na kolonie zuchowe. No a poza tym zacząłem też należeć do zespołu tanecznego Mazury w Londynie. Też zapisałem się, miałem 17 lat. I wtedy była to pewna kolizja, dlatego że w szkole ja się uczyłem i ja robiłem chemię, fizykę i matematykę na A-level, a poza szkołą cały czas spędzałem w polskim środowisku, spędzałem swój czas cały. I rodzice się zaczęli bardzo mną martwić. Powiedzieli, Zbyszek, pamiętaj, że ty z harcerstwa chleba nie będziesz jadł. Ty z tańców narodowych harcerstwa chleba nie będziesz jadł. Pamiętaj, ucz się, a będziesz mądry, bo ty z nauki będziesz jadł chleb, a nie z twoich tych tego. I pamiętaj, ty jesteś w Anglii, to ty musisz się tutaj znaleźć jako Anglik, a nie jako Polak, który nie pasuje do tego. Cały czas mi powtarzali, oni byli przerażeni tym, że ja jako człowiek urodzony w Anglii, że ja tylko przybywam w polskim środowisku. No i znowu, z tą maturą dużą, tą dużą maturą, ja byłem znowu w tej zaawansowanej grupie tych tak zwanych tych najlepszych i byłem jako kandydat, miałem startować, robiłem o rok wcześniej dużą maturę z matematyki, chemii, fizyki, ale miałem bardzo kiepskie wyniki w roku przy tym ze względu na tą działalność w polskich różnych zespołach i tak dalej. Ale znowu ojciec powiedział, słuchaj, ja ci pomogę i on mi całą masę różnych materiałów z fizyki i z matematyki pomagał mi to robić wszystko, prawda? Ja w końcu zdałem tą maturę z dobrym wynikiem, ale ja się chciałem dostać do Cambridge. Moim celem, ja w ogóle przedmiot, który naukowo mnie najbardziej interesował, to było Natural Sciences. Ja nie byłem tylko chemia, ja chciałem, moje takie ulubione przedmioty, to była chemia, fizyka, biologia, geologia i astronomia. To były przedmioty, które ja chciałem na uniwersytecie, bo ja uważam, że nauka, specjalizacja w jednym kierunku, to było dla mnie za wąskie. Ja się wszystkim interesowałem i chciałem właśnie to robić dalej. Więc ja dlatego na Natural Sciences, ale moje wyniki były za słabe, żeby tam bez tego, żeby oni powiedzieli, ty nie masz dużej szansy, ale niemniej jednak byłem rok wcześniej, czyli miałem rok w zapasie, to ja chodziłem z tymi super dobrymi, prawda, tego. Oczywiście Frąckowia kilka razy jako dwaj Polacy też znajdowali się w tej grupie, tych najlepszych właśnie. No to ja tam chodziłem z nimi na te lekcje i muszę przyznać, że ten ostatni, bo to się zdawało do Cambridge i Oxford, się zdawało egzaminy pod koniec listopada. Czyli ostatni rok w szkole, ty robiłeś tylko 3-4 miesiące, startowałeś do Oxford i Cambridge, a potem miałeś 6 miesięcy przerwy, dlatego że i tak byłeś o rok młodszy. A mogli to też robić ci, którzy byli w normalnym trybie, także to trochę podobno do tego, co się dzisiaj dzieje. W każdym razie, startowałem do tego Cambridge, no, ale niestety mi się w egzaminach nie powiodło, bardzo źle tam napisałem, nie miałem dobrego dnia, aczkolwiek bardzo mi się to wszystkie tego zajęcia podobało, ale w międzyczasie dostałem się do Imperial College na inżynierię chemiczną. I tam zresztą to był bardzo dobry fakultet, oni mnie natychmiast tam wzięli i tak dalej i ja tam się, i tam miałem przyjęcie. Ale co było ciekawe, bo jeszcze nie było koniec ze mną, bo ja, jak chodziłem do tej szkoły Latin America, to ja się zawsze
zawsze od najmłodszych lat zachwycałem tym, że jak myśmy tutaj stali, jak tam piękna sala z XIX wieku była, jak cała szkoła była zebrana, to była tablica honorowa. Czy wszystkich tych, którzy dostali stypendia dodatkowe albo do Oxford, albo do Cambridge przede wszystkim, ale tych, którzy dostali też stypendium do innych uniwersytetów. Ale takich było bardzo mało, tylko dwa inne uniwersytety jeszcze dawały konkurencyjne stypendia, tak zwane scholarship. I jeden to był Edinburgh, a drugi to był Imperial College. To ja sobie pomyślałem, jak ja już się nie dostałem do Cambridge, to co mi to zaszkodzi spróbować ten scholarship do Imperial College zrobić. I akurat data na tego egzaminu to był początek stycznia, prawda? I to było dwa miesiące po tym nieudanym próbie do Cambridge. A ja już wtedy pracowałem w National Physical Laboratory, czyli na 6 miesięcy to było laboratorium, państwowe laboratorium fizyki wtedy. No, to ja postanowiłem, że ja spróbuję ten. A w międzyczasie i Galaski, i Frąckowiak dostali scholarship. Jeden dostał scholarship, który exhibition do Cambridge obydwaj. Czyli oni się zakwalifikowali na tą tablicę. A ja miałem ostatnią szansę, żeby jeszcze tam ewentualnie wylądować. Więc poszedłem na ten egzamin, mało się już przygotowałem. Jak robiłem egzamin z chemii i z matematyki. Jak zacząłem jak ten egzamin robiłem, to mi się to wydawało strasznie łatwe. Ja myślałem, że to jest chyba jakieś po prostu próbnie. Czy pierwszy egzamin, może to będzie kilka rund, ale ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, ja dostałem list 5 dni potem, że zdałem i dostałem scholarship. No i tym sposobem z naszego roku tego 11 osób wylądowało na tej tablicy właśnie, tych, którzy dostali te stypendia. Frąckowiak, Galas i Szydło też tam dotarł. Czyli do dnia dzisiejszego nasze nazwiska są uwiecznione w złotych literach w Latwie Apostol, co jest dla mnie wielka, wielka frajda, prawda? Z czego ja się bardzo cieszę. No, ale potem, prawda, studia robiłem, inżynieria chemiczna i tak dalej. Nie bardzo te studia mi się podobały, dlatego że atmosfera nie była. A poza tym ja miałem jeden problem, że ja naprawdę strasznie lubiłem te tańce ludowe. Ja strasznie lubiłem być w harcerstwie, lubiłem harcerki i lubiłem tancerki. I po prostu to było dla mnie taki punkt. I co ja wiem, co podczas. Ja należałem do aż dwóch zespołów tanecznych. Dlatego że ja mam taki swój, nie wiem, czy to jest polskie, czy to jest ja po prostu. Ja się nie mogę uczyć wieczorem, jeżeli ja nawet nie mam spotkania towarzyskiego. To jest bardzo ciekawe, że moja córka, która jest na biologii, robi biologię, ona też zdaje się te same, zaczyna te charakterystyki wygrać. Ona też cały czas jakieś życie towarzyskie ma, a potem dopiero się może uczyć. A ja najpierw się uczę, a potem idę na. Także dla mnie największym bodźcem do nauki to było to, że wiem, że się spotkam towarzystwo z kim. Także codziennie musiałem mieć coś tego. No to tak naprawdę było. Jakoś przez te studia przebrnąłem. Ale jak ja już byłem na tych studiach, to ja postanowiłem, że ja będę chciał być studentem na zawsze. Ja siebie nie widziałem jako człowieka, który będzie pracował jako inżynier chemii czy w jakimś biurze. To nie było dla mnie. Ale wynalazki, o tak, ja lubię eksperymenty, coś takiego to dla mnie na pewno to. Ja tak sobie pomyślałem, ja muszę tak kombinować, żeby zrobić doktorat w końcu, ale z nim z najmniejszym oporem. Więc dowiedziałem się, że żeby dostać się na dalsze studia po tym magisterium, które się robiło, to trzeba mieć lower second, bo było 5 tego, first, upper second, lower second, third i pass. Czyli z tym, jeżeli zdasz z tym trzecim, to nie dostaniesz się bezpośrednio na doktorat, ale dostaniesz się na master's degree. Ale jak dostaniesz master's degree, to wtedy możesz iść na doktorat. Ja sobie myślałem, że jeszcze dłużej, bo to mi przedłuży te studia o rok, a im dłużej to tym lepiej, bo naprawdę nie chciało się iść do pracy. A dlaczego? Bo ja chciałem być zuchy prowadzić, tańczyć, prawda? Bardzo prosta. I mieszkałem w domu. To nie było żaden problem, bo wszyscy się zawsze wyprowadzali. A mnie to tam, ja z tam rodzicami nie byłem na super najlepiej, ale moi rodzice absolutnie mi nie przeszkadzali. Tylko cały czas pamiętaj, ty nie będziesz z harcerstwa ani z tańców chleba jadł, prawda? Ja mówię, dobrze tego. I nawet już nie mówiłem im, gdzie wychodzę, bo oni tak wiedzieli, że ja zawsze albo chodziłem do Ducha Śledzieckiego na spotkanie towarzyskie, albo Marka Nowowickiego, albo na próbę, albo gdzieś do jakichś znajomych Polaków tego, ale oni już na to
zupełnie innymi wpływami, bo ja już nie mówiłem, po prostu przestałem mówić. Tylko zacząłem, nasze rozmowy się na tym kończyły. Dzień dobry, mamo, dzisiaj jest ładna pogoda. I o pogodzie była rozmowa i koniec, bo ja już nie chciałem im mówić to, co ja robię, bo oni by nie wierzyli w to, że ja prawie się w ogóle nie uczyłem. I ja się trochę się uczyłem o tym. W każdym razie, ja te studia robiłem, prawda, i tego, i w końcu dostałem ten minimalny, po pierwszym roku prawie mnie wyrzucili ze studiów, bo było 75 na jednym na roku i wyrzucili 7, a ja byłem następny, czyli ja ledwo pierwszy rok przeszedłem. Potem drugi rok już się troszkę podciągnąłem, po prostu wiecie, ci studenci dla mnie nie byli ciekawi. Ja, ci studenci, oni się wszyscy interesowali komputerami, oni wszyscy pili piwo w barze, oni wszyscy grali w rugby, a co ja im będę mówił, że ja na przykład ja w niedzielę to ja prowadzę zbiórkę zupów. Co to ich może interesować? To, że ja się z dziećmi bawię, stańmy koło i wesoło, a to zaśpiewajmy, że czuj, 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 czuj. To prawda, to Anglikom, to oni myśleli, że to kompletnie się tym nie interesowali. A to, że na przykład, że ja chciałem grać na skrzypcach, że ja zacząłem grać na skrzypcach, ja grałem, albo to, że ja tańczyłem, to oni to tylko nie coś było. Powiem, zwłaszcza, że to był czas hipisów. No tak, tak. I Anglicy w tym przerwali. Tak, ale ja... To dla młodzieży, oni nie wiedzą. Tak, ale to było dla nich, to dla tych, no, tych wszystkich takich, i oni wszyscy się tam uczyli cały czas, tylko to życie, mnie to nie odpowiadało w ogóle. Panie profesorze, a czy Beatlesi pana interesują? Bardzo, ja bardzo, że to są genialni. Beatlesi są fantastyczni, ja w ogóle miałem dyskusję na ten temat ze znajomymi. Woli pan Rolling Stonesów czy Beatlesów? Słucham? Beatlesów czy Rolling Stonesów? Ja Beatlesów, ja Rolling Stonesów nie przepadam. Ja też. Ale potem, tak, nie, to są tematy. Przepraszam wszystkich. Ale trzeba się, przepraszam, czy ja mogę sobie łyknąć, bo tu się magicznym cudem się zjawił, prawda, kwas, tani kasy, tani, czyli herbata. Przepraszam bardzo, teraz. No nie, chodziło o to, żeby ja się chciałem przedostać na te studia, żeby jak najdłużej być tym studentem. Więc udało mi się zdobyć ten stopień właśnie lower second, podsekund i dostałem, ja miałem dwa kierunki takie, ja sobie szukałem, jakie są najłatwiejsze kierunki, bo ja nie chcę jakiegoś trudnego tematu, tylko najłatwiejsze kierunki. No i ten najłatwiejszy kierunek to był albo industrial safety, czyli bezpieczeństwo w przemyśle, albo public health engineering. To jeden to był na Wydziale Inżynierii Lądowej, a drugi na Wydziale Inżynierii Chemicznej. To ja sobie zapisałem się na i jeden, i drugi. W końcu dostałem stypendium właśnie na industrial safety, czyli bezpieczeństwo w przemyśle, co mi się bardzo przydało, szczególnie biorąc pod uwagę, co ja dzisiaj robię. Właśnie to jest bardzo ciekawy taki zbieg okoliczności. W każdym razie podczas tych studiów, właśnie tych już magisterskich, bo tutaj w Polsce jest troszeczkę inaczej, ja wiem o tym, to ja robię 3-letnie studia, to był Bachelor of Science Engineering i to już na tym, to już były studia skończone, a potem jak się robił Master's Degree, to był dodatkowy rok i wtedy miałeś Master of Science i to jeszcze parę więcej literek, a na literkach mi też zawsze bardzo zależało, bo ja wtedy się miałem ACGI, Associated Physician Guild Institute, już zacząłem kolekcjonować literki, a wiedziałem, że literki są potrzebne, jeżeli chcesz przetrwać, dlatego, że każdy wie, że im więcej masz kwalifikacji i literek, no to tym lepiej. Także ja sobie zrobiłem tego Master of Science i tego, ale wtedy coś było jeszcze ciekawego, że wtedy było zapotrzebowanie na nauczycieli chemii. Dlatego, że w szkole w północnym Kensington, gdzie ja, tam mój kolega Krzysztof Galas, który skończył Cambridge, nie najlepiej mu to poszło, ale on skończył Cambridge i on przez parę miesięcy na ciągu pracował po prostu jako śmieciarz. On robił coś, zamiatał ulicę, ale przynajmniej to godna praca, każda praca jest dobrą pracą, ale po pracy, ale on potem dostał pracę jako nauczyciel fizyki, prawda, w tej szkole i było zapotrzebowanie na nauczyciela chemii. No to on powiedział, czy mógłbyś uczyć, chciałbyś uczyć. Ja powiedziałem, że dlaczego nie, wiesz, nie myślałem o tym, żeby uczyć, prawda? I to ja pójdę do tego. No i miałem rozmowę, prawda, z dyrektorem szkoły, Cardinal Manning School, który tego powiedział, co ty potraczy, ty z młodzieżą tego. Ja powiedziałem, że ja polskie zupy wprowadzę, Polish Cup Scouts, prawda? Myśląc, że dla niego to będzie abstrakt. A to wcale nie było. Okazało się, że to był wyjątkowo inteligentny tego. Dostrzegł to, że ktoś, kto z młodzieżą pracuje, no to chyba będzie też umiał uczyć. Więc ja, i co było też ciekawe, że jak ja poszedłem na to spotkanie, jak na to spotkanie z tym dyrektorem, to ja tam wtedy musiałem wśród uczniów przebywać. I pierwszy raz uczniowie, gdzie to były dzieci takie, to była szkoła katolicka, ale dla tych mniej zdolnych dzieci, bo tam w Anglii to były albo grammar schools dla tych zdolnych, albo secondary model dla tych mniej zdolnych, to mniej zdolnych. Ale te dzieci były strasznie przyjemne i po raz pierwszy ktoś do mnie powiedział, sir.
prawda? Bo tak się ono, że panie profesorze, nie do, do mnie, co ja jako 22-latek, prawda? To nagle ktoś mnie, nie tak, że traktuje mnie z góry, tak jak na uczelni zawsze, bardzo kiepsko. Ja miałem tam naprawdę, nie miałem dobrej marki tam, gdzie w ogóle nie wiedzieli, kim ja jestem. Zresztą tam tyle tych studentów, wie, że i tak nikogo, nikt to nie obchodzi. Ale po raz pierwszy się poczułem, że jakiś respekt, prawda? Że taki młody, to był młody murzynek, hello sir, can I bring you some lunch? Czy mogę ci przynieść obiad? Jak to przyjemnie, prawda? Dobre maniery, że ktoś coś mi chce, jak najbardziej. Od razu przyjąłem pracę, bo ja sobie pomyślałem pracę, gdzie są za darmo obiady i jeszcze płacą za to, żebym ja robił chemiczne eksperymenty, które mnie zabraniano robić na ulicy, jeszcze mi płacić za to, to jest bardzo dobra oferta. Więc ja przyjąłem oczywiście ofertę i zacząłem tą pracę w tej szkole, Town Little Manning School. Ale mnie ostrzegli, ja miałem na pierwszą lekcję chemii, ja miałem najtrudniejszy element. Oni mi dali tych 12-13-latków, których prawda, nikt nie potrafił opanować, także oni byli już znani z tego. To ja bym myślał sobie, co tutaj ja mogę wymyśleć, żeby ich jakoś tego, żeby sobie z nimi... A ja pomyślałem, no to dobrze, lekcja na temat tlenu, dobrze, to my zrobimy spalania elementów różnych pierwiastków w tlenie, ale na tak wielką skalę, że ja wypełnię cały pokój dymem i smrodem i iskrami i strzałami, że oni się po prostu przerażą i po prostu będą w pełnej subordynacji, prawda? No i dokładnie to się stało. Na pierwszej lekcji chemii, prawda, z klasą 3C zrobiłem tyle wielkich ogni, dymów, wybuchów, iskier, że oni byli przerażeni, zupełnie przestali myśleć o tym, żeby być niegrzeczni. No i w ten sposób się zaczęła moja kariera jako nauczyciel, prawda? Metodą wybuchem, prawda, wybuchami opanowałem nieprzyjaciela i do dnia dzisiejszego dalej to powtarzam, to jest bardzo skuteczne. No ale dużo humoru w tym wszystkim oczywiście było. No, ale jeszcze jedna rzecz, cały czas była ta diaspora tego Polaka, Anglika, ale muszę przyznać, że w tej szkole się bardzo dobrze czułem. Ale, i tu jest właśnie początek, tu jest początek. Ja, jak zacząłem uczyć chemii, ja się popatrzyłem na te programy nauczania chemii. Ja sobie tak pomyślałem, co z tego, że jakiś uczeń nauczył się wzór CO2, że znaczy, że to jest dwutlenek węgla, i co z tego, żeby się tego nauczył? Jak on nie wie, co to jest, bo on nie zna pojęcia tego, to co z tego, że pójdzie na test, prawda? Ja mu się napiszą, jakie wzór, powie CO2, H2O, coś tam, jakieś inne, CH4 napisze, a co to znaczy? To nic, to jest abstrakt, to jest po prostu, możesz się pójść nauczyć faktów historycznych, prawda, w którym roku była taka wojna, możesz się nauczyć słów w języku obcym, prawda, i możesz się tak samo tego, to nic nie przedstawia. Ja sobie pomyślałem, tu jest wada w systemie nauczania. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chcemy już uczyć tej chemii, to uczmy ją od podstaw, żeby dziecko, które wiedziało, się nauczyło CO2, to trzeba zrozumieć, co to znaczy C, co to są tego, jakie to są powiązania chemiczne, a w ogóle, co to jest pojęcie gazu, który jest specyficzny, który ma właściwości chemiczne i fizyczne, a w ogóle, kto to odkrył i kiedy odkrył i skąd to się wszystko wzięło. Dlatego, że dla mnie to jest tak, jak nie uczono w szkole. Jak ja byłem w szkole, to było 10 lat wcześniej, to ja się całą masę jakichś ciekawych nazwisk, one były troszkę abstrakcyjne dla mnie. Prout's hypothesis, hipoteza Prouta, czyli Mitscherlis's law of isomorphism, prawda? Mitscherlis, czy Gay-Lussac, czy Avogadro, czy Davy, czy Farrell, cała masa, Lavoisier. Ja miałem cały katalog nazwisk, dlatego że nas w ten sposób uczono, że masz, ty wiesz skąd to się bierze, kiedy oni to tego i wtedy doceniasz w pełnym zrozumieniu, gdzie to się znajduje w dziejach kultury ludzkiej, ale nie w ten sposób, że trzeba w prosty sposób, ale coś przynajmniej rozumiałeś więcej niż tylko się nauczenie na pamięć tego. Ja zacząłem tutaj tak się troszeczkę więcej nad tym zastanawiać. Ja sobie pomyślałem, ja muszę wprowadzić tą metodę do nauczania, żeby dzieci były bardziej świadome, skąd te fakty pochodzą, skąd ta chemia, ta wiedza, którą ja im przedstawiam, ale w taki sposób, który oczywiście był zgodny z programem nauczania. Tylko chodziło, żeby taką głębię dać, żeby oni bardziej doceniali to. No a jeszcze oprócz tego, i to był taki wątek, który ja zacząłem rozwijać wtedy. Ja zacząłem rozwijać w latach 74, 73, 75,
zacząłem rozwijać ten wątek właśnie nauczania metodą historyczną, która o zawsze była oczywiście i tak jest jedyny sposób do nauczania, ale w latach, na początku latach 70. nowe prądy zaczęły wchodzić w edukację angielską. Oni zaczęli uproszczać programy nauczania już na początku lat 70. pozbywali się tego właśnie materiału historycznego, a uczmy tylko faktów i tak dalej. I cała seria nowych podręczników zaczęła powstawać. Więc ja postanowiłem, że ja napiszę sam podręcznik, bo pomyślałem sobie, że tu można trochę kasy też zrobić. Jak się napisze dobry podręcznik i sprzedasz parę milionów egzemplarzy, tak jak moi nauczyciele w szkole. Ja akurat miałem, co było bardzo ciekawe, że jak ja byłem w tej lacji na Apple szkoły, to ja miałem najlepszego nauczyciela fizyki, Abbott, który sprzedał 6 milionów egzemplarzy swojej książki Fizyka. To jest O-Level Physics, była tłumaczona na wszystkie języki na świecie. I miałem też John White, dr John White, wybitny też naukowiec, który też publikował wiele książek, podręczników do chemii, ale człowiek z wielką wiedzą. Jego teoria, doktorat zrobił na teorii flogistona, który obronił w 1932 roku na University College London. To był dr Joe White. To byli moi nauczyciele, ja sobie nie zdawałem z tego sprawę, że wszyscy tak byli, a nie to tylko w naszej szkole i rzeczywiście w niewielu szkołach, bo byli tacy znakomici nauczyciele, jakich ja miałem. Ja sobie wtedy nie zdawałem z tego sprawy, bo oni o sobie nic nie mówili, ale wszyscy wiedzieli o tym, co oni reprezentowali. Więc ja zacząłem już myśleć właśnie o tym, żeby napisać jakiś taki podręcznik, ale jeszcze oprócz tego w międzyczasie ja rozwijałem działalność w harcerstwie. Prowadziłem gromadę zuchów w Londynie było bardzo twórczo, bo myśmy nowe sprawności wymyślaliśmy i tak dalej, a ja sobie myślałem, skoro ja już teraz zacząłem uczyć chemii w szkole, to może ja mam dostęp do chemikali, to może wymyślimy jakąś taką sprawność, gdzie dzieci mogą eksperymenty robić. Ja przyszedłem do druha Śledziewskiego, ja powiedziałem, druku, czy jest jakiś polski chemik, o którym my byśmy mogli, na którego temat moglibyśmy zrobić sprawność, prawda? On powiedział, oczywiście Zbyszku, Michał Sędziwój, to był największy alchemik europejski wszechczasu, o którym każdy wie i to będzie świetny materiał do tego. No to ja potem się spotkałem z moim przyjacielem Wojtkiem Gaworzewskim, który się też interesował alchemią. Myśmy poszli do biblioteki i rzeczywiście faktycznie w książkach angielskich dosyć na temat historii chemii dosyć wiele pisano o Sędziwój. I właśnie tu jest obraz Sędziwoja Jana Matejki, ten obraz był tego, o tym, jakie on robił czary, mary na dworach, prawda, księciów europejskich i tak dalej. No to był świetny materiał i myśmy coś tam wymyślili, jakieś eksperymenty podtrzymały, róbmy ogień, złoto i tak dalej i myśmy tą sprawność rozwijali. To był taki inny wątek, to co ja robiłem w polskim środowisku. Teraz wracając do tej książki angielskiej. Ja zacząłem tą książkę pisać. Jak ja zacząłem tą książkę pisać, to ja miałem całą masę inspiracji, prawda? I sobie pomyślałem, że książka taka musi najpierw mieć wstęp, musi mieć historia, taka krótka historia chemii. I ja miałem do tego początku, do tego pierwszego rozdziału dla dzieci, historia chemii, ja miałem moją wykładowcą, bo ja jakby na Imperial College, ja też robię, każdy robi taką dodatkową specjalizację, nie? To ja wybrałem historię technologii. I moją wykładowcą była dr Mary Boas Hall. To była Amerykanka bardzo z wielkimi osiągnięciami w dziedzinie historii nauki i ona mi ofiarowała skorygować mój pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział historia chemii. I pierwszy paragraf, jaki ja napisałem, ja byłem tak zadowolony z tego paragrafu, który notabene jest pierwszym paragrafem tej książki tutaj, że ja byłem tak zadowolony z tego paragrafu, że ja zaprosiłem mojego najlepszego przyjaciela Karola Jonschera i dwie piękne dziewczyny i poszliśmy na dobrą kawę z ciastkami i ja im czytałem ten paragraf, prawda? Bo ja myślałem, słuchajcie, genialna rzecz, oni się wszyscy śmiali, było bardzo wesoło. No, to właśnie było... Czy ja mogę zadać pytanie? Tak, proszę. Czyli ten Karol Jonscher to ma coś wspólnego? Ma bardzo dużo wspólnego, bo to jest prawnuk Karola Jonschera tutaj. Tak, jest i jego ojciec Andrzej Jonscher, profesor. Gdzie państwo, gdzieś będę zaraz...
Tak, zaraz będziemy mówili dalej o Jąszerze. W każdym razie to było tak. Panie profesorze, jeszcze tylko jedno pytanie. Proszę bardzo. Po godzinie możemy przejść do zadawania pytań? Ja przekroczę jeszcze. A oczywiście możemy. To jeszcze za 15 minut. Bo za chwilę minie godzina. Czy chce pan dalej mówić? Nie. To zależy, czy ja mogę, bo ja mogę się natychmiast się przerwać. Nie. Bardzo dobrze. Tak, można dalej mówić. Można się rozsłuchanie, tylko to zależy od pana. Ja mogę mówić przez 3 godziny, bo ja cały... Ale ja nie będę tyle mówił. Proszę państwa. Ja już dobiegam do końca. Jeszcze można coś mówić. Słuchamy pana profesora. Ja mam tą niewziętną rolę, że muszę tu pana. Ale trzeba się kontrolować. Ja tu nawet mam zegarek kieszonkowy, specjalnie sobie położyłem, prawda, żebyśmy się nie prześlizgnęli. No i co się stało potem? Ja wtedy przeczytałem ten paragraf, oni powiedzieli genialnie, wypiliśmy świetną herbatę, była Basia Jaszczołt i Krysia, już nie pamiętam, Makowiecka, tak. Bardzo wesoło, bo myśmy mieli Royal Garden Hotel na Kędzy. No i w ten sposób ochrzciliśmy mój pierwszy paragraf tego tekstu. No i potem dalej pisałem. Ten rozdział, zacząłem pisać i już w 1977 roku ja wtedy zacząłem uczyć w kolejnej szkole. Ja w tym czasie miałem taki, nie kryzys, ale sobie postawiał, uczyłem 2,5 lata w tej szkole, Cowdrey Manning School, i sobie pomyślałem po 2 latach, słuchajcie, tu jest fajna szkoła, świetne rzeczy się dzieją, ale tak naprawdę to ja bym naprawdę powinien uczyć, to dla mnie tam na przykład nie było zajęć poza lekcjami, na przykład nie mogłem na przykład grać na skrzypcach, nie było orkiestry szkolne, tam sport, to tak się troszkę robił sportu, tam nie było na przykład kółka fotograficznego, a ja dużo fotografii robiłem, tam nie było jakichś takich zajęć, to ja się wobec tego postaram dostać do jednej, albo przestanę uczyć w ogóle w tej szkole i będę inżynierem, czy wrócę coś, będę robił na jakimś uniwersytecie czy coś, albo pójdę do najlepszej szkoły w Anglii. Dostanę się do jednej z najlepszych szkół w Anglii. I to tego. No i w związku z tym złożyłem podania. I zupełnym cudem dostałem się właśnie do szkoły, jednej z najstarszych w Anglii, Highgate School, gdzie dzisiaj jeszcze uczę, to już 40 lat już i 2 miesiące tam uczę w tej szkole, założona w 1565 roku, szkoła, która w tym roku obchodzi swoje 450-lecie. No i w związku z tym właśnie to ona obchodzi, tam są różne rzeczy, ja wydałem, opublikowałem, ja jestem fotografem, i właśnie pierwszą wystawę fotograficzną, jaką miałem w Polsce, to jest dzięki panu Zbyszkowi Godleskiemu, który tutaj siedzi, było w galerii BWA w 1979 roku, może ktoś z nas pamięta, był na tej wystawie, więc ja jestem Zbigniew Szydło autorem tej wystawy, a tutaj jest właśnie moja pierwsza książka, pierwszy album fotograficzny i to jest właśnie, są zdjęcia zrobione przez 40 lat w tej szkole. Ja obserwowałem uczniów, ja fotografowałem, wiedząc o tym, że kiedyś coś takiego będzie i ta książka jest wydana. A kto jeszcze uczył w tej szkole oprócz pana profesora? Słucham? Kto jeszcze uczył w tej szkole oprócz pana profesora? Kto? Oprócz mnie, no cała masa ludzi uczyła. A takich najwyższych ja myślę, że ten najciekawsza osoba, która uczyła, niewątpliwie, to był pan Theodor Mallinson. Pan Theodor Mallinson uczył w tej szkole od 1939 roku aż do jego śmierci w 2008. Ale on uczył do 1972, a potem miał różne tam stanowiska. Jest zdjęcie mnie właśnie z panem Theodorem Mallinsonem tutaj. A to co pan mi mówił o Faradaju? To nie ta szkoła? Faraday tam. Tak. Panie profesorze. Tak. A o Faradaju, bo mówił mi pan o szkole, w której pan uczy i w której uczy. To jest właśnie Theodor Mallinson. A ja do Faradaya dojdę, czy mogę sekundę? Nie, chodzi tylko, czy ja myślałem, że to jest ta szkoła. To znaczy, nie. Faraday też było tak, jest jedna rzecz, która jest warta wspomnienia, że jeden z najwybitniejszych uczniów tej szkoły to był Żarnecki, Jan Żarnecki, który tutaj przyjdzie z wykładem, bo ja z nim już rozmawiałem, to jest od polskiego pochodzenia, on nie mówi po polsku, ale ja się zobowiązałem, że ja będę jemu tłumaczył. Bardzo dobry mówca i ostatnio teraz został przyjęty do Polskiej Akademii Nauk tego. Ja nie chciałem już dzisiaj, żeby nie robić zamieszania, ale to jest, proszę państwa, niespodzianka, wielka niespodzianka. Jeden z największych w tej chwili na astronomów. Świecie astronomów, astrofizyków, zajmujących się astronautyką. No powiem tylko tyle, że szef programów, takich jak na przykład badanie Tytana, satelity Saturna, czy lądowanie na asteroidzie, sławna misja Rosetta i tak dalej. To są wśród astrofizyków i astronomów misje i programy bardzo znane,
światowej rangi i jest to no, wielki autorytet. W tej chwili jest szefem w Bernie tamtejszej agencji kosmicznej. Tak, i on był uczniem właśnie tej szkoły. I to jest pan, który przyjął nasze zaproszenie. Tak, że to będzie przyszłość. Trzeba by wrócić jeszcze do tej tak, szkoły. Tak, więc do tej szkoły, dostałem się do tej szkoły, zacząłem uczyć właśnie w tej szkole, nie to spędzam. I tam zacząłem całą masę nowych, ciekawych rzeczy robić. No ale w 1976 roku ja zacząłem się starać o to, o wydawcę, nie? Bo jak już napisałem to dwie trzecie tej książki, zacząłem się starać się o wydawcę. Ale krótko mówiąc, w ciągu następnych 7 lat ja miałem 86 odmownych, prawda, odmów na wydanie książki. Także i zawsze to były jakieś tam, i to mi to bardzo irytowało, dlatego że to było bardzo dziwne, bo w szkole ja odnosiłem wielkie sukcesy z uczniami. Byłem popularny wśród nauczycieli, wszystko było w porządku, lekcje się podobały, miałem wspaniały sukces, a jak za każdym razem jak jakiś ktoś tam przeczytał to, co ja napisałem, to takie, o, te słowa są za długie, tego nikt nie zrobił, o, tutaj się przyczepiali, ale za każdym razem coś innego. I w każdym razie 86 odmów, ja też miałem całą masę innych takich różnych małych niepowodzeń, ale to mniejsza o to. Ja któregoś dnia wróciłem i oni jeszcze patronizing, jak to jest po polsku, patronizing, tak z góry mnie traktowali, ty jeszcze masz czas, ty jeszcze dorośniesz do tego, kiedyś będziesz miał więcej doświadczenia, to my ci pomożemy, ja tam chodzę do tego królestwa towarzystwa, oni też chcieli tego i ty jeszcze sobie poczekasz trochę, ja któregoś dnia tak wróciłem do tego i wściekły uderzyłem w pięść, to jest dlatego, że jakbym ja miał stopień, tytuł doktora nauk, to wtedy oni by troszkę inaczej do mnie tego. Ja powiedziałem, ja wiem co, ja napiszę doktorat o sędziwoju, daj im w kość, będę miał doktorat o sędziwoju i wtedy będą się zupełnie inaczej ze mną obchodzili. Poszedłem właśnie wtedy do mojego przyjaciela Karola Jączera, a jego ojciec Andrzej Jączer, który tutaj w Kicinie właśnie się urodził i mieszkał przed wojną. Ja tutaj byłem u niego i jeszcze u jego mamy, to jeszcze było w 1979 roku. Profesor Andrzej Jączer, wybitny fizyk, który według mnie będzie jeszcze miał uznanie w świecie w ogóle, bo on w półprzewodnikach bardzo dużo ciekawych rzeczy robił. I on był profesorem na London University. Ja powiedziałem, panie Andrzeju, czy co pan myśli, czy to jest dobry pomysł, żebym ja robił doktorat? Ja wtedy miałem 30 kilka lat i ja bym to musiał robić zaocznie. To on jak najbardziej, rób doktorat. I to był taki dla mnie taki bodziec, dobrze, ja będę robił doktorat. Ale ja sobie pomyślałem, a ja po tym sędziwoju naprawdę nic nie wiem, oprócz tego, że on robił złoto, no to nie jest temat do doktoratu. Ale pomyślałem sobie kij w oko i tak dostanę pozwolenie ze szkoły, oni mi dali pozwolenie na rok, żeby, bo ja miałem, jak powiedziałem, ja miałem master's degree at the university, już miałem ten wyższy stopień, to ja miałem wtedy próbę otwarcia, już mogłem wtedy zacząć właśnie te studia doktorskie. Trzeba najpierw robić MPhil, przejść przez jeden stopień, a potem kolejny stopień, to jest PhD. Więc ja, były dwa miejsca, gdzie mogłem to robić. Albo King's College London, gdzie był profesor Henry Post, to był bardzo, bardzo wybitny naukowiec, Żyd niemieckiego pochodzenia, Niemiec żydowskiego pochodzenia i był też profesor Pio Ratanzi, Hindus. Oh my goodness, of course you can come and do the PhD, there will be no problem at all. On takim akcentem hinduskim mówił dobrym, ale był bardzo miły. Więc ja poszedłem do niego i sobie pomyślałem, gdzie będzie łatwiej zrobić. No bo zawsze łatwiejszą drogę. Ja nie chcę, profesor Post od razu mi dał masę materiałów do czytania, a ten hindus powiedział, okej, to ja ciebie kupuję. Nie, bo ja tak nie chciałem, że ja sobie pojawię, co ja będę chciał robić. No, zacząłem chodzić do profesora, do Ratanziego i wtedy ja musiałem przez pierwszy rok, to ja miałem zwolnienie ze szkoły, jako 4 lekcje tygodniowo uczyłem, ale miałem mieszkanie w szkole bezpłatne za to, to je przez jeden rok przerwałem właśnie nauczanie full time i miałem, chodziłem na wykłady z historii, nauki, historia medycyny, historia chemii i łaciny. Przez rok uczyszczałem na wykład. Panie profesorze, czy ja mogę zadać pytanie? Tak, proszę bardzo. Czy pan profesor spotkał Abdusa Salama, laureata Nagrody Nobla, który w Imperii Alkoholicz miał wykłady? Nie, ja z nobistami nie miałem do czynienia. Ale czy to w ogóle tam, że pan studiował? Nie, może. To przepraszam, ja to osobisty. Ja jak byłem w Imperii Alkoholicz w 1989 roku, to zrobiło na mnie wielkie wrażenie, bo my mamy no, mało tych laureatów Nagrody Nobla z fizyki, no właściwie Maria Curie, ale to ona jako Francja dostała.
I tam zobaczyłem tablicę, na której byli wszyscy laureaci Nagrody Nobla w Projektu Pekwaśnińskiego Imperium. I ostatni był Abdus Salam, który dostał się w Polsce. A ja byłem Hindus, tak. I tam właśnie wielu Hindusów. Aha. Hindusi są rewelacyjni. Oczywiście, bardzo, bardzo zdolni. Bardzo zdolni, jako uczniowie też rzeczywiście. Ale to z nim nie miał pan system. Nie, nie, dlatego, że ja robiłem doktorat na University College. To wszystko uczyło to w London, ale także ja byłem na UCL. W każdym razie przyjąłem tam tę ofertę i zacząłem robić. I teraz, jak zacząłem robić ten rok tego, to ja po prostu pomyślałem, jeżeli mam pracę o sędziwoju zrobić, o którym ja naprawdę mało wiem, oprócz tego, że robił złoto, no to w końcu to on musiał coś napisać. Jeżeli sędziwój coś napisał, no to już będę miał możliwość robienia doktoratu. Jeżeli nic nie napisał, no to nie będę miał możliwości. Koniec. I coś innego znajdę. Na pewno coś znajdę. No i co się okazuje, że tam w Londynie są, jak możecie się domyślić, są fantastyczne biblioteki. Są biblioteki historii nauki i jest jeden właśnie Wellcome Institute, to jest właśnie tam, gdzie ja robiłem. Jest London University Library, jest British Library, jest cała masa fantastycznych bibliotek. Więc poszedłem do pierwszej biblioteki, tam gdzie ja właśnie zacząłem chodzić na te wykłady, żeby zobaczyć, czy wśród ich tam zbiorów bardzo starych, sprowadzonych, a propos te zbiory, cały ten zbiór, który był, to był sprowadzony z Berlina, bo tam był jeden wybitny niemiecki, żydowski profesor, który miał olbrzymią kolekcję i on to wszystko do Londynu przewiózł w latach 30. właśnie. I to jest Wellcome Institute.